Cześć, witam wszystkich. Tak mi się spodobało ostatnio galopowanie galoperami, że nie mogłem sobie odmówić dzisiaj przyjemności pogalopowania sobie tym pięknym pick-upem Forda. Naprawdę fajna maszyna, coś innego niż dotychczasowe samochody. Piękna, fajna zabudowa, mi się to zawsze, słuchajcie, podobało. Ja pamiętam, nawary sobie oglądałem kiedyś. Strasznie mi się to podobało. Bardzo ładny samochodzik. Bardzo dziękuję właścicielowi za udostępnienie samochodziku. I tak, mówię, bujamy się nim tutaj upstę zrym po bezdrożach wiejskich, drogach asfaltowych i pozaasfaltowych. Jak widzicie, aura nam sprzyja idealnie właśnie do zabawy i testowania tego pięknego egzemplarza Forda Rangera w wersji limitowanej. No muszę przyznać, że naprawdę duża frajda, wrażenia z jazdy są naprawdę zajebiste. Fajnie ten samochód chodzi. Słuchajcie, jest zupełnie inna kultura jazdy Rangerem niż galoperem, pomimo że obydwoje mają silnik diesla, tak, mają napęd na 4 koła, ale powiem wam szczerze, zupełnie się inaczej jeździ. Galoper ma coś swojego, tak, jest coś w swoim stylu, natomiast Ranger, no tak już mówię, fajnie tutaj wyprofilowane fotele, bardzo dobrze trzymają kierowcę podczas jazdy, pokonywania szczególnie łuków. Jedno, czego możecie być pewni jadąc tym samochodem, to to, że pod maską pracuje silnik diesla. Czuć to i słychać w każdym calu, w każdej sekundzie jazdy tym samochodem. Ale naprawdę jest fajnie i zajebiście. Słuchajcie, Ford Ranger, nie ukrywam, pierwszy raz mam okazję jechać takim samochodzikiem. Pierwszy raz się bawię taką furką. I powiem szczerze, jedzie się zupełnie inaczej, zupełnie niż w galoperze. No jak to Ford, nie? Tu jest wszystko sztywne, fajne. Kierownica jak w Mątku, MK3. Ale powiem wam szczerze, dajemy radę tym samochodem. Dość ciekawy, fajny samochód. Ja miałem wcześniej okazję jeździć, ale tylko na Warą. Więc tak jak mówię, jakieś tam porównanie powiedzmy, że mam, ale jedziemy. W terenie, jedziemy sobie fajnie, zajebiście. No powiem szczerze, jest frajda, jest mega impreza. I powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, naprawdę zaskoczony. Pierwszy raz jadę już takim autem. Nie wiem, czy inni, którzy użytkują te auto na co dzień, mają to samo wrażenie. Zawieszenie jest tak zajebiście zespolone, że tym samochodem po prostu wchodząc w taką pogodę, jak widzicie, na tych wiochach, w tych lasach, po 7-8 dych w zakręty, to auto jedzie jak przyklejone. Po prostu jedzie jak przyklejone. Naprawdę zawieszenie, nie wiem czym to jest spowodowane, ale jest zajebiste. A jak widzicie, mamy opony zimowe, dość duży balon, tak, ale auto trzyma się jak przyklejone, trzyma się pewnie. Niemniej jednak, jadę cały czas z zapiętymi 4 łapami, ponieważ dodanie gazu w tym samochodzie, dosłownie, chociaż troszkę, na jakimś łuku drogi, momentalnie, słuchajcie, mamy drifta, możemy sobie kręcić tutaj tym autem boczka i możemy troszeczkę mieć problemy z opanowaniem jazdy tym samochodem. Nie no, bajer, po prostu bajer. Idziemy w 4 napędach. Dość duże błoto. Żeśmy komuś pole chyba zryli, ale trudno. Nie no, super frajda. Chyba już teraz rozumiem mojego kolegę Rafała, który na co dzień takie coś robi, jeździ się takimi autami, bawi. Oczywiście takimi bardziej terenowymi zawodowo. Jestem w stanie go teraz już zrozumieć. Jest naprawdę mega frajda z jazdy takim samochodem, który na co dzień jest autem typowo wyjazdowym, nawet bym powiedział, na trasy, na miasto, autem reprezentacyjnym. Bardzo piękna stylistyka tego Forda Rangera jest. Te nadwozie pick-up może się spodobać jak najbardziej wszystkim. Tak więc, jak mówię, jak ktoś by z was porajdował sobie Rangerem, to w taką pogodę tylko na 4 napęd. Ale powiem wam szczerze, miejsca nawet dość spore. Tutaj siedziałem przed chwilą. Oczywiście ta tylna kanapa no nie jest już tak obszerna jak w autach osobowych. Ta kabina, prawda, z woli tego, że z tyłu mamy pakę, nie jest jakoś zajebiście duża, ale mówię, 4 osoby tutaj spokojnie znajdą miejsce. Oczywiście podłoga bardzo wysoko. Wysoko się także wsiada do tego samochodu.
ale muszę wam powiedzieć, że jestem mega zaskoczony, jak ten samochód zajebiście chodzi. Tu, jak widzimy, resory, więc nie ma takich skomplikowanych pewnie spraw i rzeczy. Mówię wam to tak, jak mówię, ponieważ nie ukrywam, pierwszy raz w życiu mam okazję jeździć Rangerem. Dlatego też bardzo chciałem ten samochodzik dzisiaj do filmu. Także jestem pod mega wrażeniem właściwości jezdnych tego samochodu. Tak generalnie Ford Ranger wypuścił auta u nas na rynek europejski końcem 98 roku, 99 można prawie praktycznie powiedzieć. Nasz prezentowany egzemplarz jest to Ford Ranger drugiej generacji. Jest to auto, które jest produkowane, powiedzmy, druga generacja od 2006 do 2011 roku. I miejsce w produkcji tego samochodu to jest Tajlandia, Bangkok po prostu, nic innego jak Bangkok. A nasz samochód, mówiąc krótko, jest kraj producenta pochodzenia z Niemiec. Ja tam nie powiedziałem wam wcześniej jednej rzeczy. Ten stricte egzemplarz jest wyposażony w 3-litrowy, 16-zawodowy silnik EV diesla. On ma 156 koni mocy i skrzynię automatyczną pięciobiegową. I teraz tak, tutaj w naszym Fordzie przełącza się już ten napęd, jak widzicie, za pomocą, ja wam to pokazywałem, przełącznika w kabinie, nie za pomocą już, prawda, dźwigni. No i powiem wam generalnie tak, no samochody, samochód, przód samochodu już wskazuje na to, że to jest coś dużego, coś fajnego. Wszystko to bazuje na płycie podłogowej Mazdy BT50. Ranger, co no, jest podobne do L200, do Hiluxa, prawda, tak samo do Navary. W środku oferuje dużo miejsca, jak już wam mówiłem. Paka ładunkowa też jest dość obszerna, nawet są uchwyty do mocowania różnych tutaj materiałów. Niemniej jednak, byście chcieli założyć zabudowę tylną, no to wtedy te wszystkie rurki, prawda, musielibyście usunąć, bo to nie miałoby sensu, nie dalibyście rady tego zamontować. Co na minus tego samochodu? No przede wszystkim to, że bezpieczeństwo. Węca AP, on bodajże miał bodajże 2 czy 2,5 gwiazdki, no to nie jest zbyt zajebiście jak na taki samochód. I powiem wam tak, jeżeli jeździcie w terenie, będziecie zjeżdżali z jakichś różnych błotnistych pagórków, zniesień, to system hamowania z ABS-em wszystkim, no cienko się sprawdza. Miałem się okazję troszeczkę przekonać, nie ma tego asystentu zjazdu i tak dalej, tych wszystkich innych gadżetów. Natomiast co na plus, to tak mówię, przyspieszenie, co wam pokazałem, pokażę, zajebiste. Jeżeli chodzi o tak topowny, ciężki samochód z zapiętymi napędem na 4 koła. I mimo wszystko spalanie w granicach 10 litrów, także to 10 z haczkiem małym, ale to jest naprawdę nieduże jak na tak duży i ciężki samochód. No i mimo wszystko automat 3-litrowego diesla, także między 10 a 11 w tych granicach wychodzi spalanie, więc całkiem jest to, tak powiem, no nie jest to zły wynik, nie jest to zły wynik. Autko sobie całe mamy przemierzone, ja go sprawdziłem oczywiście pod względem elektronicznym, lakieru, całego zawieszenia, wszystkich tam historii i tak dalej. Całkiem naprawdę fajny egzemplarz, który jeździ od 5 lat dopiero. No i tak mówię, strasznie mały, niski przebieg tego naszego Forda. I cóż może być pod maską, jak już wcześniej wspomniałem, diesel, czyli fordowski TDC i DuraTorque. I on tak fajnie nam tutaj zajebiście pracuje. Także całkiem fajnie to daje rady w połączeniu, słuchajcie, z czterema łapami, z tym automatem. Naprawdę wrażenia jazdy są zajebiste. Wystarczająca moc tego silnika dla tego samochodu, ale naprawdę prezentuje się pięknie. Słuchajcie, spięte cztery łapy. Nie no, powiem szczerze, jestem pod mega wrażeniem i układu jezdnego, i przyczepności tego pojazdu, przyspieszenia, zawieszenia. Naprawdę jedzie się nim wygodnie, bezpiecznie, szybko, reprezentacyjnie, można poszaleć, słuchajcie, po terenie. Nie, naprawdę fajnie, super spędzać weekend w ten sposób, mimo niesprzyjającej aury, słuchajcie, ale zabawę mam przed nią z tym samochodem. No, można tym autem zrobić dużo rzeczy, naprawdę poczuć się jak zwykły człowiek, poczuć się jak biznesmen, poczuć się jak troszeczkę taki, jak to się mówi, luzak weekendowy, wyjechać sobie nim gdzieś poza miasto, poza drogi asfaltowe. Powiem wszystko, dla mnie to auto jest na plus, jak najbardziej na plus, super.